Hej, ja jestem Zwirbą. Chciałbym Was serdecznie zaprosić na nową serię z Europa Universalis 4, a dokładnie rzecz biorąc na filipińską chorobę. Czy ja powiedziałem filipińską chorobę? Olek! Nie dolewaj już! Oczywiście miałem na myśli filipińskiego tygrysa. Żeby zdobyć filipińskiego tygrysa, musimy jako maltańskie państewko na Filipinach, czyli Cebu, odtworzyć dawne Imperium Chola, ponieważ władcy Cebu wywodzą się z jednej linii książąt właśnie dawnego Imperium Chola. Imperium Chola to było imperium na południu Indii, które potem się rozrosło między innymi na teren Bangladeszu i Birmy. No i właśnie tutaj mieliśmy, że tak powiem, jedna z linii książąt właśnie tutaj została właśnie władcami tutaj tego malutkiego państewka na Filipinach, Cebu. Więc tutaj nie będziemy przedłużać, rozpoczynamy rozgrywkę, oczywiście Iron Man, nazywamy to filipiński tygrys, czyli Philippine Tiger. No i przechodzimy do rozgrywki dawno niepołączonej serii z Europy. Do tego też oczywiście będziecie mieli, już chyba dzisiaj powinien być ten stream uczkowy, jeśli dobrze pamiętam. W momencie, jeśli to oglądacie oczywiście na bieżąco, jeśli oglądacie to później, no to już najpewniej się to odbyło. Dobra, to teraz co robimy tutaj w naszym przypadku? Przede wszystkim zobaczmy sobie, jakiego mamy władcę. 3-2-3 podbój, czyli zmniejsza o 5 czas trwania separatyzmu. Bardzo dobrze nam się tutaj wylosowało. Wychodzi na to, że Raja Bantu Khola nie ma zeskryptowanej cechy, więc zawsze ma losowo, bo przy tym jak uruchamiamy na nowo rozgrywkę, więc w tym momencie nam się wylosowało, że jest zdobywcą, a mogą mu się wylosować różne dziwne rzeczy. Bierzemy sobie, powołujemy dwa dodatkowe pułki piechoty. Zobaczmy, kto nas rywalizuje. Madejas i Maguindanao, czyli ci i ci panowie. No to w takim razie bierzemy tak. Maguindanao, Madejas, no i w sumie dlaczego nie Butuan jeszcze. Ja będę chciał wziąć w takim razie tutaj sojusz z Tondo. Tondo jest tutaj dosyć sporym państwem. Tutaj widzę, że Manila zaczyna już w sojuszu z Tondo, dobrze. Bierzemy teraz, wybieramy sobie bóstwo, ponieważ jesteśmy państwem hinduistycznym, więc tutaj bierzemy sobie jak zwykle mojego ulubionego, ukochanego Shivę. No i w takim razie po prostu tutaj zaczynamy budować siatkę szpiegowską, korzystając z tego, że to jest nasz rywal, powinniśmy dzięki temu szybciej to wszystko tworzyć i tutaj zaczniemy też budować siatkę szpiegowską na Butuan. No dobrze, no to w takim razie tutaj nie ma co zwlekać. Odblokowujemy rozgrywkę. Wy macie sojusz z Manilą. Ty masz z Kutai. Dobra. No to w takim razie tutaj też będziemy przeciwko tobie budować siatkę szpiegowską. Jeśli tak, to w takim razie będziemy mieli świetną okazję móc zaatakować na Madejas, jeśli tutaj nie dostaną większej ilości po prostu sojuszy. Tutaj moglibyśmy pomyśleć, czy mamy pana od szpiegowania, budowania środki szpiegowskie, oczywiście nie mamy. I reszty na razie mnie tutaj nie będzie obchodzić. Dobra, tutaj armia nam się rozrasta. Tondo chce z nami wejść w królewski mariaż, ależ bardzo was proszę, dobra. I Butuan ma sojusz z Tondo i to mnie niestety troszeczkę martwi. Szkoda. Mamy w każdym razie królową, która jest przemysłowa, więc w razie czego jakby ona przejęła władzę, to byśmy mieli bardzo fajną rzecz, że będziemy mieli plus 10% do ilości dóbr produkowanych. No nic, w takim razie będziemy musieli jakoś tutaj pomyśleć, jak to zrobić. Tak, będziemy musieli zdecydowanie pomyśleć, jak to zrobić. Budujemy sobie siatkę szpiegowską, tutaj nie ma co kombinować. Nasza flota jest jaka jest. A i powinienem tutaj oczywiście jeszcze, zawsze zapominam jak tutaj mam z tymi, to będę teraz zarabiał więcej na handlu od przyszłego miesiąca. Dobrze, czyli mamy załatwiony handel, czyli wszystko jest na jak najlepszym porządku. Tutaj sobie wystawimy flotę, tak jak gdyby nigdy nic tutaj, tak przypadkiem tutaj nie ma żadnego powodu, żebym tutaj, że wystawiam tą flotę. No i tak, Madejas wysunął roszczenia do mnie do Cebu. Jakim cudem to ja nie wiem, zdążył, no ale najwyraźniej jakoś był w stanie. Dobra, no to w takim razie wysuwamy tutaj roszczenie do Panei, bo ona jest, to jest bogatsza prowincja. Wysuwamy też roszczenie do Butuanu,
tutaj macie sojusz z Tondo, dobrze. No to w takim razie zrobimy sobie cały ten eksperyment, zabawę, jakoś zaraz zobaczycie. W takim razie tak, rekrutujemy tutaj generała Zulu Karna 2221, bardzo dobry wód nam się trafił. Tutaj jeszcze powołałbym sobie admirała, tak na wszelki wypadek. Szkoda troszeczkę punktów, o, bardzo dobry nam się trafił. No to w takim razie czekamy jeden dzień. Widzę, że Tondo nie chce w takim razie, aha, no to musimy poczekać tutaj, aż tam się pojawi cel wojenny. Dobra, możemy też tutaj teraz na tych panów, dobrze. No to w takim razie zobaczmy. Tondo niestety nie chce nam pomóc, najwyraźniej są, że tak powiem, przyjaźni, albo się boją, albo coś w tym stylu. W każdym razie uderzamy w takim razie na was. I tutaj mamy taką ciekawą rzecz, że mamy teraz 26% w sumie war score'a, co oznacza, że tutaj ta cała wojna się tutaj po prostu... może nie tyle cała wojna, tylko po prostu w tym momencie, ponieważ tak długo jak jest powyżej 25 punktów war score'a na twoją korzyść, no to w tym momencie automatycznie sojusznicy przeciwnika, czy sztuczna inteligencja automatycznie nie, że tak powiem, nie idzie na, po prostu zrywa sojusz. Więc w ten sposób tutaj łatwym jednym ruchem sobie po prostu poradziliśmy. W sumie szkoda, że nie możemy ciebie ściągnąć. I teraz pytanie jest, jakbyśmy my to chcieli zrobić. Tak czy siak, tutaj na pewno będziemy mieli was. Wy tutaj macie sojusz z Manilą. No właśnie, mamy sojusz z Manilą. Jakbym chciał tutaj was wezwać, no to oczywiście nie, bo nie interesują was te ziemie, a szkoda. I tak, mógłbym teoretycznie zaryzykować tak, uderzenie na Butuan. I potem szybkie jakieś ruszenie tutaj, żeby przejąć. Może by się dało coś tutaj wymyślić, jakąś taką wojnę. W tym momencie, żebyśmy tak... jak to by to wtedy trzeba byłoby zrobić? Największy problem to byłby oczywiście z flotą. Ale jakbyśmy się na przykład tutaj ustawili na Bicol, szybko pokonali armię Tondo, flotę gdzieś schowali, to być może udałoby nam się jakoś w ten sposób szybko pokonać Tondo. A tak, wy macie sojusz z Manilą, a wy macie sojusz z Tondo samym. No nic, jakoś będziemy musieli pomyśleć, co tutaj będziemy chcieli zrobić w ogóle w tym przypadku. Na pewno będę chciał tutaj, bo oczywiście te prowincje zająć. Sulu chce z nami wejść w królewski mariaż. Powiem wam, sio, spadajcie, dobra. Dobrze. To jest bardzo kuszące, powiem szczerze. No, wsadźmy tą legitymizację. No dobra, poczekamy chwilkę, zobaczymy jak to starcie się potoczy. A nuż się nam uda coś przejąć, ale nie wydaje mi się. Nie przy takich rzutach. Popam. Tutaj mam 72%, przeciwnik ma 75%. I tak będę musiał zapłacić dużą ilością żeglarzy. Nie wydaje mi się, żeby to mi się opłacało. No nic, możemy jeszcze poczekać parę dni. Dobra. Nie, zdecydowanie nie opłaca się, zaraz stracę okręt, więc w takim razie się cofam. No i przejmujemy całość, bierzemy jeszcze gotówkę. Nic innego nie możemy zrobić, więc... No dobra. W takim razie to, co robimy tutaj, no to jest bardzo proste. Tutaj oczywiście ustawiamy sobie wykorzenienie korupcji na maksimum. No i zaczynamy korować te prowincje. Mamy armię. Możemy teraz dorzucić jeszcze pułk piechoty. Ja bym sobie z chęcią teraz zrobił tak, że te prowincje przydzieliłbym braminom,
Na pewno tutaj mamy to zboże, a to zboże jest mało warte. No i teraz pytanie, czy chcę tutaj przydzielić tą prowincję Braminą, czy nie. Mógłbym... I tak to zrobię. Dobra, czyli mamy w takim razie prowincję przypisane Braminą. Teraz jeszcze tutaj zrobię Six Support of Clergy, albo bym może nawet powołał sobie Inkwizytora. I możemy zażądać 100 punktów administracyjnych. Potem ulepszymy sobie stabilność i dzięki temu będziemy mogli wprowadzić wsparcie ruchu Adavita, co da zmniejszy mi niepokoje i da mi plus 2% do siły misjonarzy. W sumie powinienem to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem wojny, przed podpisaniem traktatu pokojowego na razie. Dobra, tak czy jak mamy na razie armię pełną. Teraz pytanie jest, jak to chcemy zrobić. Tutaj cały czas macie sojusze takie, jakie macie. No i dobra, no i to jest pytanie, jakbyśmy chcieli to zrobić. Wy macie dosyć sporą flotę tutaj w tym Tondo. Jest szansa, że byłbym w stanie zająć prowincję Mindoro. Tylko bym potrzebował bardzo dużej armii. Co najgorsze, to i że musiałbym jakoś w ogóle... No nic, zaraz musimy jakoś pomyśleć, co tutaj zrobić. Możemy zacząć w ogóle poprawiać relacje nasze z Ming. Bo to też jest tak, że może by nam się udało na przykład zaatakować takich tych tutaj panów, na których nie możemy niestety wysunąć roszczeń. No ale... Coś dałoby się wymyślić może. Może byśmy zaatakowali ich potem bez casus belli. Oczywiście zakładając... Jeśli bym został trybutariuszem Ming... Jeśli bym został ich trybutariuszem, to wtedy mógłbym tutaj powiedzieć, że chcę zaatakować na Panga Sinan, wciągnąć mojego drogiego sojusznika Tondo, obiecać im tę ziemię, a jednocześnie w tym momencie wykorzystać się do uderzenia na Butuan. No, to coś mogłoby być. O, i tutaj chcę wejść z nami w sojusz, tylko pytanie, czy ja chcę wchodzić z wami w sojusz. Na razie powiedzmy sobie odrzucimy, tutaj nie ma co tutaj jakoś myśleć. Na ten moment mamy troszeczkę gotówki jeszcze. Tutaj to wszystko ładnie się koruje, dobrze. No i będziemy tutaj to za niedługo nawracać. Dobra, czy tutaj widzę nam. I tak, jakbyśmy ciebie chcieli zaatakować, no to oczywiście Manila przyjdzie i ci pomoże. Tobie Tondo nie pomoże. No tak, bo jest okrutnikiem, ależ to nam się świetnie tutaj udało. Tylko tutaj jest problem z tymi dzikimi, dobra. No nic, spróbujemy. Miejmy nadzieję, że nasza armia przetrwa przemarsz. Dobra, pozwolimy uzupełnić straty, niestety. Tutaj bym poprosił w takim razie pana o dyscyplinę na ten moment. I zaczynamy nawracać panej. Od przyszłego miesiąca to mi się pojawiło jako dzielnie animiści, dobra. Tutaj w sumie tak naprawdę mógłbym zwiększyć autonomię w tych dwóch prowincjach, no ale poczekajmy, na razie nie ma co się spieszyć z tym. No dobra, i w następnym miesiącu przejdziemy tutaj do Haragi. Okej, udało nam się tutaj załatwić sprawę tak jak chcemy. Ach, teraz Sulu chce wam pomóc. Sulu mnie... Mówiąc szczerze, to mam w nosie to Sulu. Szkoda, że kurczę tutaj zdążyli. No nic. Ale no to w takim razie... Sulu... A, co ja tam się będę martwił? Może trzeba było mieć flotę wcześniej wystawioną? Dobra, no to w takim razie mamy... Okej, okay. Flota przeciwnika jest duża, ale tak długo jak tutaj mają w
te floty mają oddzielnie, to nie powinni tutaj nic kombinować. Dzięki temu powinniśmy bezpiecznie w miarę po prostu zająć Butuan i tyle. No dobra. Tutaj mamy. Przejmujemy Butuan, no i potem będzie trzeba myśleć o ewentualnym wojnie z Maguindanao. Ok, tutaj mamy tak, powiązania rodzinne między Tondo i Cebu, dostajemy troszeczkę punktów władzy dyplomatycznej. Teraz możemy zainwestować albo dostać gotówkę. Ja poproszę o inwestycje, punkty administracyjne zawsze są przyjemne. No dobra, no to w takim razie tutaj mamy... Okej, no... Tak, dobrze pójdzie, powinienem zwyciężyć w tej ewentualnie bitwie, jeśli to Sulo się oczywiście nie dołączy. Sulo posiada 5000 żołnierzy. O matko, oczywiście teraz będę miał ciągle pecha na rzutach, przemrężeniu. Mhm. Dobra. Okej, miejmy nadzieję, że tu się nie pojawi flota Sulu. Na razie nie widać ich. Dobra, na ten moment zwyciężamy. Dobra, zwyciężamy. Zadałem im straty, stracili jeden okręt, dobrze. Drugi. Fajnie byłoby tu coś przejąć oczywiście, a jeden raz jeszcze stracę. Okej. Dobra. Okej. Niestety nic nie przejąłem. Tutaj za to mamy... Dobrze. Okej, no to w takim razie mamy zwycięstwo i możemy zażądać to, co chcemy, czyli gotówkę i prowincję. Dobra, na razie w takim razie tutaj muszę moją flotę schować. Przydałoby się jeszcze rozwinąć oczywiście moją flotę, jakby nie patrzeć. Poprosiłbym o dwie barki. Raz i dwa. Teraz będę miał troszeczkę problemów z gotówką, no ale nic. Oczywiście teraz będziemy brakować żeglarzy do uzupełnienia. Niestety taka kolej rzeczy, powiedzmy. Dobra. I panej jest nawrócony, w takim razie możemy rozpocząć proces nawracania tutaj. Dobra. Tutaj powinno to zejść prawie, że cały ten problem. No i dobra. Nasze malutkie państewko sobie radzi coraz lepiej. Ty z kim wojujesz? Ty zwojujesz... Manila, nie masz sojuszu z Tondo. Tobie pomoże. Dobra, mamy renesans. Pojawił się. Teraz możemy też... tutaj mamy co? Z Ming. A, poprawialiśmy relację do maksimum. Czy chcecie, żebym został waszym... Możemy zostać ich trybutariuszem, co by oznaczało, że można by tutaj coś wykombinować. Dobra. Czyli tak. Ty wojujesz. Okej. Okay. Tutaj jest w takim razie dobry moment, że trzeba by... Przydałoby się pomyśleć o jakichś krokach. Co w ogóle mamy? Tutaj mamy hinduistyczną prowincję, tutaj mamy animistów, tutaj mamy animistów, dobra. Mógłbym ewentualnie Butuan wziąć jako... Właśnie, co tu zrobić? Czy ja mogę ciebie w ogóle, panie Manila, wysunąć roszczenie? Nie mogę. Ciebie chciałby, nie, bo rozejm, bo... Hmm.
Dobra. Nasza flota się odtwarza, bardzo dobrze. Jedynie co zła informacja to jest to, że mam mało gotów. Ale za niedługo powinniśmy to sobie z tym poradzić. Dobra, tutaj się problemy powoli normują. Jak rozszerzę armię, flotę, to mógłbym być może nawet przejąć Sulu. Dobra, gromadzimy flotę w jednym miejscu, pozwolimy sobie zwiększyć morale. A, teraz tylko, że nie będę miał statków transportowych oczywiście do ewentualnej inwazji na Sulu. Szkoda. I ty masz sojusz z Brunei. Ale można to byłoby jakoś wykorzystać. Na przykład zażądać od ciebie gotówki. Ile ty miałbyś gotówki? 25 dukatów. Zawsze to coś. Jaka jest wasza flota? Mniejsza od mojej. Dobra, no to spróbujemy. Tutaj podpłyniemy. Ach. Dobra, no to w takim razie. Tutaj nie ma co chyba czekać. Ile mi zajmie jeszcze sam proces nawracania? To mi zajmie jeszcze dużo czasu, więc w takim razie tak. Podbijamy stabilność. Wprowadzamy ten ruch Adavita. I teraz możemy stracić stabilność. Teraz będę miał problem z gotówką, więc w takim razie poprosiłbym o gotówkę od kupców. Dobrze, troszeczkę szkoda w takim momencie je marnować, ale... No i dobra, dzięki temu tutaj mamy zmniejszone niepokoje, więc całkiem możliwe, że za niedługo, jak nam spadnie jeszcze War Exhaustion, będziemy mieli wyższy Religious Unity, to już w ogóle wszystko będzie w pracy. No dobra. No teraz w takim razie... Okej, czyli możemy już tak zażądać od was. Od was oczywiście nie mogę zażądać gotówki, ponieważ twierdzą, że... A, nawet nie możemy podpisać z wami białego pokoju, bo... no nic. No dobra. To jest cały czas kuszące. Jakbym... Zamiast tak, zrobił... Z was wasala... To by oznaczało to, co ja myślę. Czy ja wtedy mógłbym ciebie po prostu bezpośrednio zaatakować bez problemu? Czy nie? A jeśli bym tak zaatakował, no to wiadomo. To jest dobre pytanie. Poczekajmy może jeszcze troszeczkę, niech tam tu się to skończy nawracać. Aha, flota zaraz mi skończy też. skończy mi się żeglarze, więc w takim razie hop. Nawróciliśmy prowincję, tutaj więc powinniśmy mieć mniejszy problem z ewentualnymi tymi. Mamy 0,5. Tutaj mamy 1,5. Dlaczego tutaj macie... A, bo tutaj macie cukier. Jak widać, cukier sprawia, że są bardziej potulni. Wolałbym nie mieć wasala, bo to w tym momencie będzie oznaczało, że będę miał tutaj jedną z radziecką świnię, najpewniej. Ale to jest też dobra okazja, żeby tutaj uderzyć, bo ty masz z kim sojusz? Ty masz sojusz tylko ze mną. Ty masz sojusz, to jest Daiviet. No jest troszeczkę problemu, to jest taka dobra okazja. A, dobra, co mi tam. W takim razie tak. No tak, no oczywiście teraz nie mogę, ponieważ już nie blokuję Sulu, no to mam niższy entuzjazm, ale mógłbym ci kazać usunąć rywala. I ja bym dostał tutaj jeszcze jakieś fajne świadczenie. To poczekamy, niech mi się jeszcze troszeczkę tutaj żeglarze odtworzą. Mamy tutaj problem z tymi. Ja bym sobie mimo wszystko w takim razie jeszcze raz zwiększył stabilność. I to znaczy, że to będę miał w Ponej problem z potencjalnymi buntownikami.
Czy ja mogę powołać dodatkowy pułk? Nie, nie mogę, niestety. Możemy też wziąć technologię wojskową, aż bardzo chętnie. Co oznacza, że tutaj ewentualnie powinno być dosyć łatwo uzyskać zwycięstwo nad wami. No ale oczywiście cały czas nie mogę jeszcze zrobić tego, co chcę. Dobra. Poczekamy do przyszłego początku roku. Tak długo jak tutaj jest ta wojna. Dobrze, czekamy. W przyszłym roku powinniśmy mieć... O, właśnie, coraz mniejsze problemy z... wiadomo czym. Ohoho, doszło do rozwodu. No nic. No, czyli tak, zaczynają nam spadać tutaj problemy. No to w takim razie nie pozostaje nic innego, tylko wziąć tak flotę. Płyniemy do Sulu. Blokujemy. Oferujemy wam cudowną propozycję. Nie byłoby nawet fajnie was upokorzyć. Wiecie co? Ja bym wolał was upokorzyć. A, nie mogę upokorzyć, bo zostaną moim wasalem oczywiście. Czy mogę coś tu jeszcze zrobić ciekawego? Nie. No to w takim razie robimy coś takiego. Zostanie moim wasalem. Dobra. No to w takim razie tutaj pozostaje nam prosta rzecz. Pobić przeciwnika. Dobra. Zostawmy sobie dwa pułki piechoty. I reszta idzie tutaj. Możemy nawet wezwać naszego sojusznika Tondo. Ale tak długo jak oni nie wezwą Manili, no to już raczej nie wezwą. To wszystko powinno być zgodnie z planem. Dobra, no to teraz Sulu tutaj wylądował. Ok, no i w ten sposób zdobyłem to, co chciałem. Będę musiał oczywiście tutaj zacząć poprawiać relacje nad moim wasalem, ale to jest już mały pikuś. Dobra, czyli tak, zdobędę dwie prowincje kolejne filipińskie. Tylko będę musiał je nawrócić, oczywiście to będzie troszeczkę problemu. Ale najważniejsze, że madyjscy separatyści... No, teraz dostaliśmy troszeczkę War Exhaustion, więc nam trochę to podskoczyło. Dobra, tutaj nawet pozwolę im troszeczkę powalczyć ze mną. No już uda mi się zdobyć jakiś okręt. Mam nadzieję, że ja nic nie stracę. Nic nie straciłem. Okej, dobra. No to w takim razie wracamy do Cebu. Dobra. No to w takim razie tutaj hop. Ależ z chęcią poproszę o punkty dyplomatyczne. I w takim razie tutaj wezmę sobie pełny ten. Sulu będzie niezadowolone, ale ja mam, mówiąc szczerze, w Sulu mam kompletnie w nosie. Chyba tak, chyba Sulu będę miał kompletnie w nosie, więc w takim razie tutaj tak będę chciał zaatakować. Manila ma... Ja serio nie mogę wam tutaj wziąć prowincji? Ach, kurczę, no bez sensu. Taką miałem ochotę tutaj na waszą prowincję. No nic, najwyżej będziemy robić no CB, czyli najlepszy casus belli, czyli no CB. Wszyscy mają tutaj w nosie, co tu się dzieje, bo to są animiści, dobra. Manila jest też animistyczna, więc tutaj będzie ich łatwo tutaj zjeść. W takim razie robimy, schrupiemy teraz tych panów tutaj. Możemy zaakceptować sekt religijny, tego nam nie chcemy. No dobra, no i to w takim razie pierwszy odcinek mamy z głowy, tutaj weźmiemy sobie w ten sposób. Będę chciał przetransportować armię tutaj do Panei. Dobra, dzięki temu. Poczekamy do kolejnego miesiąca.
I Manila ma trzecią poziom technologii. Dobra. W takim razie tutaj poprosimy o przemarsz wojsk przez naszego drogiego, kochanego sojusznika. Musiałbym w ten sposób. A dałbyś mi... Okej, okay, to w takim razie jeszcze tutaj poprosimy o to, żebyśmy mogli flotą, powiem, pomieszkiwać. Na jakiś czas przynajmniej, dobra. Dobra, teraz anulujemy. Aha, no tak, nie mogę teraz anulować tego niestety. No dobra, no to w takim razie tutaj... A, to mogę wziąć jako rywala. A, czy ja chcę zaatakować? Tutaj będę miał trochę worek z oszczym, będę miał trochę problemu, ale tak. Madejscy separatyści w tych dwóch prowincjach powinni zaraz zejść. Dobra, no ja w takim razie będę się z wami żegnał, tak czy jak tego pierwszego odcinka naszego filipińskiego tygrysa, filipińskiej choroby, jakkolwiek tego nie nazwać. Dzięki, trzymajcie się i zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!